Siema na tramwaju, witam Was w trzecim dniu Vlogmas i jest godzina 5.30. No ale tak jak mówiłam, idę na 6.30 do pracy. Także słuchajcie, w ogóle fajnie, bo pogoda się poprawiła, nie pada. I nawet jest, powiem Wam, naprawdę ciepło. Jak tak patrzyłam w telefonie na prognozę, 7 stopni pokazywało, więc jest ok. Fajnie się w ogóle nagrywa, powiem Wam, o tej godzinie. Bo nie ma ludzi na ulicach, nikt się nie gapi na mnie. Dziwnie, że idę z aparatem jak taki jakiś ludek, ale spoko. I słuchajcie, jaki jest plan na dzisiejszy dzień? Do 14.45 jestem w pracy i po pracy idę do Obi kupić choinkę dla mojego chłopaka Piotrka, którego wczoraj poznaliście. To będzie dla niego niespodzianka, on nie wie, że ja mu tę choinkę kupię. Poszukam też jakichś ozdób na choinkę dla niego. No i zobaczymy, jak zareaguje na taką niespodziankę, bo myślę, że to jest całkiem spoko pomysł. Wiem, że chciał białą choinkę i w ogóle wiem, jaki ma zamysł na tę choinkę. No także będę już kończyć. Pokażę Wam może coś z drogi. No, bo troszeczkę się spieszę, mam tramwaj niedługo. Już po pracy. No i przede mną Obi, część ogrodowa. Tutaj jest właśnie alejka świąteczna, którą za chwilę ładnie Wam pokażę. No i będziemy raz wybierać choinkę dla Piotrka, który właśnie już na mnie czeka w domu i niczego się absolutnie nie spodziewa. Pogoda ewidentnie, słuchajcie, nie jest na wasz masy, bo pada deszcz. Mam nadzieję, że aparatowi nic nie będzie. Aparatowi? Jedno wie. W każdym razie choinka kupiona. Jadę teraz do Piotrka. Zobaczymy, jaka będzie reakcja. Łańcuchów co prawda żadnych takich typowych nie kupiłam, bo nie było czarnych, ale był taki czarno-srebrny. Zresztą wszystko zobaczycie, bo pokażę Wam wszystko, jak już do niego przyjadę. Ludzie się dziwnie patrzą oczywiście, ale oj tam, wszystko dla YouTube'a. No, chowam ten aparat, bo słuchajcie, pada! Ho, 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 czy są tu grzeczne dzieci? Same niegrzeczne. No.
mam dla ciebie, kochanie. Święty Mikołaj przyjechał. Ojejku. Cóż to takiego? No, zgadnij, co to może być? Choinka. Dziękuję bardzo. Musisz koniecznie otworzyć, zobaczyć, jak ona wygląda. Kto mnie wita? Kto mnie wita? Ojej, jej, jej. O, biała. Dokładnie taka, idealnie, jak chciałeś. Tak, w końcu będę mógł zrobić swój projekt. A, to jest nie wszystko, słuchaj. Byłeś wyjątkowo grzeczny w tym roku, no to dostaniesz trochę więcej. O. No, bo ja wyglądam tak oto dzisiaj. Ubrałam czapę Mikołaja, bo bawimy się w Gwiazdora, bo w Poznaniu przychodzi Gwiazdor. Tak. Nie Święty Mikołaj. Czyli Święty Mikołaj przychodzi 6, a 24 przychodzi Gwiazdor, ale dobra, jolo. Dzisiaj robimy Gwiazdora. O, no, jesteś, no, widzisz, gwałtownie atakowana przez psa. Uwaga, uwaga, Gwiazdor otwiera wór prezentów. Coś takiego. O, wow. To jest łańcuch? Tak. Super. A oprócz tego dwie takie fajne czarne dekoracje. O, tak. Na choinkę myślę będą ok. Mhm. No. No, dziękuję bardzo, nie spodziewałem się. No i właśnie o taką reakcję mi chodziło. Dzisiaj szukamy trzy. Gdzie jest trójka? Jedynka, dwójka, zlokalizowałam. Trójka. Okay. Ja jestem dobra w szukaniu numerków do kalendarzy teraz, bo mam 6 kalendarzy w domu. Mamy trójkę, jest okienko, a w okienku... ciasteczka w kształcie serduszek. Czyli to nie są markizy takich wczoraj myśleliśmy? Nie. Myślisz, że będzie jej to smakować? No, zobaczymy. Awi! O, jak przybiegło! Ojeju! Co my tu mamy? Olej kita chodzi, jak się cieszy. No? Dobre. Czy ty od razu wszystkie musisz? No oczywiście. Proszę bardzo. Standardowo, nie? No. Zaniesie na korytarz, tak jak wczoraj. Poznacie teraz jej zwyczaje. O, i przyjdzie po następne. No, tu jeszcze mam dwa, no. No. No jeszcze. Oho. No tu masz. Tu. Otwieranie kalendarzy adwentowych z pieskiem. Teraz se siądzie i se zje. O. O, kolejne bierze. Dobre ciasteczka, tak? Smakowało pieskowi? Tak. Powiedz, no. Powiedz, smakowało? Mhm. No, chodzący ogon mówi sam za siebie. Dobrze. No. Nie ma już. Tak, ty byś wszystkie okienka opędzlowała, nie? A co? Tak, wszystkie okienka twoje by były. Co? Spodobało się bycie na YouTubie? Hmm? Spodobało się? No, ja tych ciastek? Coś? Zgadzamy się jakoś? Następnie? No dobrze. Ale nie lisz! Ojej! Taka dobra jestem. Ojej! Tak, ona teraz ten, ma sesję przytulankową. Tak. No, coś ją ewidentnie w tym kalendarzu zainteresowało. Ona coś wyczuwała, skoro tak do niego ciągnie. Ojeju! No dobrze. Jak ja mam kamerę trzymać, jak mnie tu pies na mnie wchodzi? Może ty potrzymasz? Mhm. No. Miała ręce wolne do głaskania piesa. Jak to? To się tu kładzie. Ojej. Ojej. Dogoterapia teraz stosowana, to się nazywa. Tak, dogoterapia po 8 godzinach pracy i po wstaniu o godzinie 4 rano. Najlepiej działa. Od razu już się nie chce spać. Polecam.
Dobra, wróciłam już do domu i otworzę jeszcze szybko kalendarze adwentowe. Sorry, już w ogóle za mój nieogar, ale naprawdę mam to wyrąbane, bo zmęczona jestem po prostu, także darujcie. I dzisiaj zacznę od kalendarzy kosmetycznych, już nawet ich nie układałam tutaj z tyłu, tylko mam je tutaj po prostu na górkę ułożone i tyle. I zaczniemy od kalendarza z Balei i szukamy trójki, trójeczkę. I co to jest? To jest, słuchajcie, jakiś krem chyba do twarzy. O, taki oto kremik. Jeszcze oczywiście standardowo przetestuję zapach. Co ja zrobiłam? Nie, ale pachnie spoko. Podobają mi się w ogóle opakowania tych kosmetyków, bo są takie bardzo właśnie w zimowym klimacie. Okej, dobra. Następny kalendarz, jaki tu mam, jest to kalendarz biżuteryjny z H&M-u. I trójkę mamy tutaj. Trójka. Co tu jest? Pierścionek, ale ładny! Powiem wam szczerze, że chyba najbardziej mi się ten kalendarz ze wszystkich podobał. Właśnie ten biżuteryjny. Zobaczcie, jaki fajny pierścionek. No jest prześliczny. Zaraz założę go na palec, tylko kurczę, on jest, widzę, dosyć mały, więc obawiam się, że raczej chyba na mój najmniejszy palec tylko wejdzie, ale jest prześliczny. W ogóle właśnie od wczoraj mam już te kolczyki, które znalazłam w tym kalendarzu adwentowym i potwierdzam wszystkie jakieś tam teorie, że kosmetyki z H&M-u są hipoalergiczne. Są hipoalergiczne, bo ja mam bardzo wrażliwe uszy na sztuczny metal i ja już je mam grubo ponad 24 godziny i nie mam żadnej reakcji. Nic w ogóle mnie nie boli, nic mi nie puchnie, więc jestem naprawdę w 100% zadowolona już z tego kalendarza, mimo że dopiero 3 okienka otworzyłam. Także naprawdę ten kalendarz to wart jest dużo, dużo więcej niż za niego dałam. I jeszcze kalendarz L'Octane, kosmetyczny. Otwieramy i szukamy trójeczki. I od razu rzuciła mi się w oczy trójka tutaj, w tym miejscu. I tu mamy, słuchajcie, jakieś mydełko. Też myślę, ciekawy produkt. Spory przede wszystkim. Zobaczcie sobie z bliska, jak to wygląda. Coś takiego. Bardzo ładnie pachnie, naprawdę. No i teraz zostały słodycze. I pierwszy mam tu pod ręką kalendarz z Milki. I trójeczka jest tutaj w narożniku. I co to jest? To jest, słuchajcie, dzwoneczek. W pierwszej chwili już nie rozpoznałam, co to jest, ale jestem już tak zmęczona, słuchajcie, że nawet nie widzę, co to jest za czekoladka. Także taki oto dzwoneczek. I czy jest białe w środku? Dopiero co myłam zęby, ale już dobra. Jest białe w środku. Lubię to. Także sobie zjem tę czekoladkę. Teraz kalendarz Kinder Niespodzianka z Niemiec. I trójka, tu jest takie małe okienko. Jestem ciekawa, co tu będzie. Tutaj mamy trójeczkę. Coś tu leci z tego. Aż dwie rzeczy. Ale super. Słuchajcie. Mamy tutaj dwa takie ciasteczka. To zobaczcie sobie, coś takiego. Myślę, że bardzo fajnie, bo dwie rzeczy w jednym okienku. To jest naprawdę coś. I ostatni kalendarz, jaki nam na dzisiaj został, jest to Kinder Happy Moments, ta choineczka. I jeśli chodzi o okienko numer 3, jest tutaj. I co tu jest? Chyba Kinder Bueno. Tak, Kinder Bueno mamy. Nie białe, tylko to zwykłe, ale ja to zwykłe bardzo też lubię. Coś takiego. O. Tak, malutka jedna kosteczka z Kinder Bueno. Także spoczko, zostawię sobie to na jutro do pracy. Bo ja już jestem po obiedzie, także niespecjalnie chcę mi się już słodyczy jeść. No i na dzisiaj została nam jeszcze zdrabka. Okej, słuchajcie, obraz jest dosyć mocno prześwietlony przez te lampy, ale myślę, że to, co trzeba, będzie widać. Także trzecie okienko drapiemy i szukamy gwiazdki. Już widzę, że mamy tutaj stroik, także nie wygrywamy, a do wygrania było 150 zł.
Także dzisiaj nam się niestety nie poszczęściło. No, także ja już będę kończyć dzisiaj tego vloga, bo jest w pół do dziewiątej, ja muszę go jeszcze zmontować, dzisiaj trochę montowania mnie czeka. No bo jutro znowu vlog się zacznie, tak jak dzisiaj, o godzinie 5:30 na dworze. Także akurat dwa takie dni mam właśnie, gdzie pracuję na rano. No. Jutro kolejny fajny dzień, teraz właśnie, no mówię, w tym tygodniu mam dużo, dużo fajnych pomysłów. Mam też dużo możliwości do właśnie kręcenia fajnych vlogów, bo z kolei kolejny tydzień może być troszeczkę taki bardziej zamulasty. Także wykorzystuję to po prostu na maksa. No, także dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego vloga. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o subskrypcji, o Facebooku, Instagramie i do zobaczenia już jutro. Pa, pa!